Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem typu test, pierwsze wrażenie, ale takim troszeczkę innym, bo nie będziemy tutaj testować żadnego kosmetyku kolorowego, a będziemy testować dwa akcesoria właśnie do nakładania kosmetyków kolorowych. I mowa tutaj będzie o beauty blenderach, o tym zwykłym, klasycznym, tradycyjnym różowym beauty blenderze, który świetnie sprawdza się zarówno do nakładania podkładu, jak i korektora, jak i różnych innych kremowych produktów, ale również beauty blendera Micro Mini, który jest mniejszą wersją tego różowego jajeczka. To różowe jajeczko ja sobie sama kupiłam na tej promocji minus 20 czy tam 30% w Sephorze, która była zaraz po świętach. Natomiast te jajeczka Micro Mini dostałam na święta pod choinkę, co zresztą mogłyście zobaczyć w moim filmiku z grudniowymi prezentami. Z takich technicznych spraw powiem Wam tylko tyle, że ja do tej pory nigdy nie używałam oryginalnych produktów marki Beauty Blender. Jeżeli chodzi o jajeczka do nakładania podkładu, to miałam to jajeczko z Real Techniques, z którego byłam bardzo zadowolona. I miałam to jajeczko, taką gąbeczkę z firmy Nanshai. Ona również była fajna, ale była dosyć twarda. I pomimo tego, iż no, ogólnie byłam z niej zadowolona, to moim zdaniem aplikacja tamtym produktem nie należała do najprzyjemniejszych. Z tego, co tutaj już widzę, zaraz po wyjęciu tego produktu z opakowania, to co mi się rzuca w oczy, to co mi się rzuca w palce, można tak powiedzieć, to, że to jajeczko jest niesamowicie mięciutkie. Wydaje mi się, że jest nieco mniejsze niż te jajeczka z Real Techniques czy z naszej, które do tej pory używałam, bo no naprawdę wydaje się dosyć nieduże, jak na produkt do nakładania podkładu. Możecie tutaj zobaczyć, że w porównaniu do mojej twarzy, do mojego policzka jest naprawdę niewielkie. Ma przepiękny różowiutki kolor. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze wersję suchą, jeszcze jej nie nawilżałam. W Sephorze to jajeczko kosztuje bodajże 69 zł, więc moim zdaniem jest to naprawdę wysoka cena jak na produkt do nakładania podkładu, który tak naprawdę producent zaleca wymienić po około 3 miesiącach użytkowania. Zobaczymy, z tego co wiem, wiele osób używa tych jajeczek dużo dłużej niż te 3 miesiące. Przy zachowaniu odpowiednich zasad higieny te jajeczka dużo dłużej są zdatne do użycia. Tutaj tą taką bardziej jajeczkową końcówką nakłada się podkład takim ruchem stemplującym, natomiast ten dzióbek, taki bardziej szpikulec, fajnie się sprawdza do dostania się do jakichś bardziej trudno dostępnych miejsc tutaj przy skrzydełkach nosa, czy właśnie do korektora pod oczy. Natomiast jeżeli chodzi o te jajeczka Micro Mini, to tutaj w opakowaniu dostajemy dwie sztuki, są one w kolorze zielonym i tylko w takim jednym kolorze występują, bo jeżeli chodzi o te klasyczne do podkładu, to one są czarne, białe, różowe i chyba nawet ostatnio wyszło takie bardziej czerwone. To natomiast jest tylko i wyłącznie w kolorze zielonym i z tego co widziałam na stronie producenta, to one również kosztują 69 zł, więc sądzę, że w Sephorze ich cena jest podobna. Mają taki sam kształt jak to klasyczne jajeczko do podkładu, z tym, że są no dużo, dużo bardziej pomniejszone. W ich przypadku jednak no nie decydowałabym się na nakładanie podkładu tą stroną. Ten produkt mi się wydaje będzie świetny właśnie tutaj do wklepywania korektora pod oczy, gdzieś tam na różne partie twarzy, a ta bardziej szpiczasta końcówka będzie dobra do punktowego nakładania jakiegoś tam korektora na wypryski. Wydaje mi się, że ta zaokrąglona końcówka też będzie fajna do nakładania jakiegoś kremowego rozświetlacza czy kremowego różu gdzieś tutaj do rozblendowania na policzku, również będzie się fajnie sprawdzała. Podobnie jak w przypadku różowej wersji, tutaj możecie zobaczyć jak ona się prezentuje w wersji suchej. I powiedziałam Wam już chyba wszystko, co chciałam na temat tych produktów właśnie z takich spraw bardziej technicznych, więc idę teraz do łazienki z żyć je letnią wodą i zobaczymy, jak zmieni się ich wielkość. Oba jajeczka są już zwilżone wodą, wyraźnie obydwa zwiększyły swoją objętość. To, co jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć w wcześniejszym fragmencie, to, że obydwa jajeczka są bardzo, bardzo, bardzo mięciutkie, bardzo sprężyste i bardzo delikatne. W ogóle nie ma, jak dotykam sobie na przykład odłoń tym jajeczkiem, to w ogóle nie mam takiego uczucia, że to jajko jest twarde, że tak jakby delikatnie biło. To jajeczko zielone również jest bardzo miękkie, również jest bardzo sprężyste, ale też mi się wydaje, że one są takie bardzo delikatne i naprawdę podczas mycia, podczas pielęgnowania tych jajeczek trzeba będzie na nie uważać, żeby szybko nie pojawiły się na nich jakieś ubytki.
Nie wiem, może to jest tylko takie wrażenie przez to, że one są takie bardzo mięciutkie i milutkie w dotyku, ale tak mi się wydaje. Dajcie koniecznie znać, czy miałyście te jajka i czy też miałyście takie odczucia, że są bardzo delikatne. Przechodzimy teraz do nakładania produktów. Podkład, jakiego dzisiaj użyję, jest to Rimmel Match Perfection w odcieniu 100 Ivory. Natomiast korektor, na jaki się zdecydowałam, jest to MAC Pro Longwear Concealer w odcieniu NC15. I zaczynam od nakładania podkładu. Oczywiście najpierw wyciskam sobie go troszeczkę na dłoń i rozprowadzam na twarzy. A następnie będę go wklepywać właśnie tym beauty blenderem. Muszę Wam powiedzieć, że aplikacja podkładu tym beauty blenderem jest naprawdę przyjemna i chyba jeszcze nigdy żadne narzędzie do makijażu tak delikatnie nie traktowało mojej skóry. Jest to naprawdę bardzo przyjemna aplikacja. To jajeczko bardzo delikatnie tak po prostu wklepuje ten podkład. W ogóle nie czuć takiego momentu, gdzie to jajeczko jakby tak bije nas po twarzy, żeby ono w jakimś stopniu było dla nas bardziej agresywne. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Aplikacja jest po prostu niebiańska, ja bym mogła teraz tak siedzieć pół dnia i się po prostu klepać tym jajkiem po twarzy. Jest niesamowite, jest nieporównywalnie bardziej miękkie niż ta gąbeczka z Real Techniques, która była naprawdę bardzo fajna i bardzo miękka. A już w ogóle gąbeczka z Nanshai przy tym jajku była niemalże z kamienia, więc chyba zaczynam rozumieć, dlaczego wszyscy tak tymi beauty blenderami się zachwycają. No, moim zdaniem aplikacja jest po prostu niebiańska. No, nie mogę po prostu wyjść z podziwu nad tym, jak to jajeczko jest mięciutkie, a przy tym uzyskałam całkiem fajne krycie za pomocą tego jajeczka. Bałam się, że skoro jest ono takie delikatne, takie bardzo miękkie, to krycie nie będzie bardzo mocne, będzie taki efekt jakby airbrush, jeżeli można to tak nazwać, a krycie, jakie uzyskałam za pomocą tego jajeczka, jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. I w sumie bez większego problemu dotarłam właśnie tutaj w te okolice skrzydełek nosa. W sumie nie musiałam używać tego ostrego czubka nawet do tego, żeby tutaj dotrzeć ta okrągła dupka, że jeżeli można to tak nazwać. Też całkiem fajnie sobie z tym poradziła. Przechodzimy teraz do nakładania korektora za pomocą tego małego produktu. I tak prezentuje się korektor rozprowadzony za pomocą tego jajeczka. Tutaj muszę przyznać, że owszem, to jajeczko również jest bardzo miękkie, bardzo delikatne, bardzo fajnie wklepuje ten produkt w twarz. Natomiast nie jest już tak przyjemne w używaniu jak to duże jajeczko. Chyba ze względu na jego rozmiar, jest dosyć małe, dosyć ciężko jest je złapać w taki sposób, żeby ta siła nacisku była odpowiednia, żeby to jajeczko nie wypadało, ale też żeby tak jak palcami, paznokciami nie dotykać sobie do twarzy. Pomimo tego aplikacja przebiega naprawdę bardzo fajnie, bardzo ładnie ten korektor wpracowało w cerę. Wygląda dużo lepiej niż korektor rozprowadzony zarówno palcem, jak i pędzlem. Naprawdę wygląda świetnie. Myślę, że ze względu na swoje gabaryty świetnie właśnie tutaj się będzie sprawdzało do jakiegoś kremowego rozświetlacza i aż żałuję, że nie mam w tym momencie żadnego kremowego rozświetlacza w swoich zbiorach kosmetycznych, żeby właśnie pod tym kątem go przetestować. Niemniej jednak naprawdę bardzo fajnie rozprowadziło ten podkład i rzeczywiście ta ścięta, ta bardziej ostra końcówka fajnie sprawdza się do dojechania tutaj w sam wewnętrzny kącik oka bądź do samej tam dolnej powieki oka delikatnie, żeby też nic nie zepsuć w makijażu oka, jaki już mamy na przykład zrobiony, tak jak ja w tym momencie. Poza tym bardzo fajnie, bardzo ładnie rozprowadził ten podkład i też jestem z tego produktu zadowolona, natomiast uważam, że jest ono bardziej gadżetem. Nie jest ono już tak niezbędne, nie jest takim wielkim ułatwieniem, nie jest taką wielką, moim zdaniem, innowacją, jak właśnie ten produkt do nakładania podkładu.
Wykończę teraz swój makijaż i jeszcze na chwilkę do Was wrócę, żeby opowiedzieć Wam nieco więcej na temat moich spostrzeżeń dotyczących tych produktów. Makijaż mam już wykończony i przychodzę do Was z takim jakby podsumowaniem całego tego testu produktów Beauty Blender. Tak jak już Wam powiedziałam, z tego produktu jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona i szczerze przyznam, że żałuję, że tak późno zdecydowałam się na zakup oryginalnego Beauty Blendera. Przez bardzo długi czas totalnie nie rozumiałam tych wszystkich zachwytów blogerek, youtuberek i różnych innych ludzi na temat właśnie tego produktu. Mówiłam, po co wydawać tyle pieniędzy na jakąś zwykłą gąbkę do makijażu, taki sam efekt uzyskam jakąś tańszą gąbeczką, właśnie tą gąbeczką Nanshai, gąbeczką z Real Techniques czy jakąkolwiek inną, natomiast totalnie już w tym momencie mogę się z tym nie zgodzić i zaczynam rozumieć te wszystkie zachwyty, bo jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo miękka, bardzo delikatna i aplikacja podkładu właśnie tym produktem to jest naprawdę przyjemna rzecz. Ja generalnie nigdy nie za tym etapem makijażu, gdzie musiałam nakładać korektor, podkład, puder, nigdy jakoś tego nie lubiłam, jakoś za tym nie przepadałam. Robiłam to, bo robiłam, ale nie było to jakimś moim naprawdę ulubionym etapem makijażu, natomiast z tą gąbeczką myślę, że tak się właśnie stanie, że będzie to mój ulubiony etap makijażu. Ta szpiczasta końcówka również świetnie sprawdzi się, myślę, tutaj do nakładania korektora. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt, czyli o Beauty Blender Micro Mini, to tutaj muszę przyznać, że jest on rzeczywiście też bardzo przyjemny w aplikacji, bardzo ładnie rozprowadza korektor po twarzy, bardzo ładnie tak jakby wpracowuje produkt w skórę, ten korektor wygląda naprawdę bardzo ładnie, tak bardzo gładko, ta cała skóra jest bardzo wygładzona, natomiast tak jak już powiedziałam, ze względu na jego rozmiary nie jest on najwygodniejszy do trzymania i moim zdaniem jest to już bardziej taki gadżet. Jeżeli chodzi o Beauty Blender ten klasyczny, to moim zdaniem bez niego już w tym momencie się nie obejdę i z całą pewnością będę kupowała. Już teraz mogę Wam na wstępie powiedzieć, że z całą pewnością będę kupowała regularnie ten oryginalny produkt, bo dla mnie jest on już w tym momencie niezastąpiony i nie wyobrażam sobie powrotu do jakichś innych twardszych gąbeczek. Natomiast ten produkt no jest rzeczywiście fajny, ale czy ja go będę używała regularnie, tego Wam nie mogę obiecać. Na pewno będzie się on pojawiał w moich jakichś tam tutorialach, od czasu do czasu się na niego skuszę, no bo jednak jest to fajny gadżet, jest to bardzo przyjemny produkt. Natomiast dla takiego, można powiedzieć, przeciętnego użytkownika makijażu, dla dziewczyny, która maluje siebie i wyłącznie tylko siebie codziennie rano do pracy, bądź po prostu codziennie rano siebie do szkoły, to myślę, że jest to zbędny gadżet i troszeczkę niepotrzebne wydawanie dodatkowych pieniędzy, bo tak naprawdę ten sam efekt, który uzyskamy tym produktem, uzyskamy również tym, bo tego możemy używać zarówno do nakładania podkładu, jak i do nakładania korektora. Dlatego jeżeli miałabym Wam polecić, to zdecydowanie kupcie ten duży, oryginalny Beauty Blender. Natomiast jeżeli chodzi o ten, jeżeli nie chcecie wydawać dodatkowych pieniędzy, jeżeli możecie się obejść bez dodatkowego produktu do nakładania korektora pod oczy, bądź do nakładania jakichś kremowych produktów do konturowania, to go sobie odpuśćcie, bo moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie gadżet, który pomaga, ale nie jest niezbędny. Idę teraz jeszcze umyć te dwa beauty blendery, żeby zobaczyć, jak one będą się zachowały podczas mycia, czy łatwo te produkty z nich zejdą, czy zostaną jakieś odbarwienia i co najważniejsze, czy troszeczkę puszczą kolor podczas mycia. Dlatego ja teraz idę do łazienki i za chwilkę do Was wracam. Wracam z umytymi beauty blenderami. Powiem Wam tylko na wstępie, że tak jak wszystkie swoje pędzle, te dwie gąbeczki umyłam za pomocą mydełka z Alter. Jest to jakieś tam zwykłe mydło do rąk, które świetnie radzi sobie właśnie z tego typu produktami, bo ja myję nimi swoje pędzle i nic się z nimi nie dzieje, świetnie się odmywają. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie gąbeczki, to umyły się bardzo łatwo i bardzo szybko, w sumie bez żadnego problemu i bardzo, bardzo szybko udało mi się wymyć i wypłukać zarówno podkład, jak i korektor. Natomiast jeżeli chodzi o samo zachowanie się gąbeczek właśnie podczas mycia, to ta zielona gąbeczka, ona odmywała się nieco bardziej tempo, że tak mogę powiedzieć, ale nadal bardzo łatwo. Nieco trudniej było mi ją odmyć niż tą różową, natomiast nie było to też jakieś bardzo problematyczne. I z tą gąbeczką podczas mycia nic się nie działo, kolor nie puszczał, tak jakby nie
Ta gąbeczka nie puszczała farby podczas mycia, piana w żadnym stopniu nie była zabarwiona na zielono, natomiast w przypadku tej różowej gąbeczki ona delikatnie zaczęła puszczać ten różowy kolor i piana była dosyć różowa, więc myślę, że podczas używania, podczas mycia tej gąbeczki ona będzie nieco blakła i stanie się po jakimś czasie mniej intensywnie różowa, natomiast moim zdaniem nie jest to jakimś wielkim minusem, jeżeli nie brudzi nam twarzy podczas aplikacji, a tak nic takiego się nie działo, więc myślę, że to też nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na samą jakość gąbeczki i na jakość nakładanego przez nią produktu. To by było chyba na tyle, co chciałam Wam powiedzieć na temat tych dwóch produktów. Tak jak już wspomniałam, ten bardzo polecam i moim zdaniem jest to idealny produkt do nakładania zarówno podkładu, jak i korektora, natomiast ten jest fajny, ale jest takim bardzo, można powiedzieć, umilaczem i fajnym gadżetem, bez którego można się obejść. Ale jak go dostałam, to z wielką chęcią będę go używać. To by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy Wy miałyście któryś z pokazanych przeze mnie produktów, czy używacie gąbeczek do makijażu, czy również polubiłyście się z tą gąbeczką Beauty Blender, czy macie gąbeczkę Micro Mini. Ja się tymczasem żegnam. Zachęcam oczywiście do zaglądania na moje media społecznościowe oraz na mojego bloga i do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z filmikami, które dodaję i do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!